Konie i kucyki takie fajne, takie zabawne, coś do zrobienia. Nakarm konia i wyścig wierzba. A jak tam u mnie z tym żarłem? Otwórz sklep. A, wyposażenie, granulat. Maksimum, okej. Kup. Tak. Stecz. Okej, dobra. To pędzikiem nażyć konie. Okej, przyspieszonko, koń. Aha, i gdzie by tutaj coś zrobić ciekawego? Co ja w ogóle gadam za bzdury? Ha, wlazłem z wiadrem. O! Hehe. No proszę, jak można się wiadra łatwo pozbyć? Okej, masz tutaj Clemens. Masz tutaj Admirał. Masz tu lisico, moja droga. W jakim ty stanie w ogóle jesteś? Masz tutaj. Kto to jesteś? Szampan. Masz tutaj. Ty. Śniegu. Ja mam tutaj koni. 4, 6 kuni. To jeszcze dwa potrzebuję, tak? A, Klemens już się nażarł, widzę. To chodź tu, Kleme. A, co ja nacisnąłem? No ale dobra, niech będzie. Chciałem po prostu prowadzenie konia wziąć. No ale chociaż Klemensik będzie czysty. Okej, wyjście. Dobra, chodź tu, Klemens. Cieszę się, że jesteś czysty i w ogóle. Ja tu muszę gości powitać. Ajejej, co ja robię w ogóle? Muszę przecież wziąć siodło jeszcze. Ech. No dobra, teraz mogę iść do gości. Ojeju. No, czeka tutaj jeden. No niestety tylko jeden czeka. No cóż. Cześć. Siemasz. Okej, dobra, skakuj na kunia. I pędzimy wygrać wyścig, bo to takie pasjonujące i w ogóle. No, już tutaj się zbliżam. Otwórz. Którędy do tej wieżby? Tutaj, ten most. Przecież nie, szybciej to będzie tutaj, tak na bok od razu. I tu, o. Okej, pędzimy. Przez wodę. A to ci Klemens Rubasz nie pędzi. A jeszcze ile tam? 8 podków zostało tutaj, widzę. O, tam jest wyścig. A, to chyba już wszystkie wyścigi, mam nadzieję, będą zaliczone, jak się to wygra. A przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, 2,14. Czyli byłoby tego mniej niż ostatnio? W sumie ile to było? 2,36? Okej. I ruszaj, Clemens, ruszaj jak wiatr. Pewnie ciaśniej będzie. Dobra, skręcaj w lewo. Jakie to wysokie. Ale przeskoczył! Oto ci Klemens, kurde, niezły jesteś. O, zero miejsca na odpoczynek. Bardzo Tutaj dobrze. troszkę i pędem. Same te wysokie widzę. Okej, jakoś to to skacze. 22 do przeskoczenia. Mało tu miejsca widzę na jakiekolwiek odpoczynki.
Ale może tutaj zaraz będzie, kto tam wie. Kurde, to też nie jeszcze? Bardzo dobrze. O, tu jest jakaś podkowa. Nawet dwie. Zobaczę potem, gdzie to tam jest jeszcze. Teraz tu. Uuu. Dobrze. To było taki tu. Ile tego jest? Dobra, skakaj przez te murki. Hopaj, hopaj. Hopaj, siupaj i tak dalej. Jeszcze tu? Ojej. No, pędź, pędź, pędź. Tak, rękę w górę. No proszę, udało się pomimo tej kary 1000 wygrane. Oczywiście, że nie gram ponownie. To ja wracam po te podkowy jeszcze. O, tutaj jest jeszcze podkowa, widzę. Nieźle. Dobrze. Plus 10. Fajnie. Tutaj to chyba było. Cóż tu jest? Wygraj wyścig, pokazuję. Dobrze. No dobrze, dobrze. Po co tam powtarzasz się tak ciągle, Marzeno, moja droga? No, to wyścigi z głowy i tylko zostaje jeszcze rozwinąć te stadniny na więcej gwiazdy. I w sumie tak się pomału zaczynam zastanawiać, co z tą serią dalej robić, no bo... w sumie nic takiego ciekawego już tu chyba nie będzie, poza tym rozwijaniem stadniny, więc... nie wiem, czy uda mi się teraz tak często te odcinki codziennie wrzucać, no. Będę musiał poszukać jakiejś innej gry, chociaż może... nie, bardzo dobrze. Chociaż może nie tyle co poszukać, co po prostu, no... ale mam zeza. To po prostu jedną już na oku mam. Mam ją nawet przy sobie. Na razie jeszcze nie będę zdradzał, co to jest. W zasadzie nie widziałem tego na YouTube jak na razie u nikogo, więc... cóż, czas pokaże, co to jest. No, pudełko całe różowe wygląda mocarnie. Ale tych podków tutaj... ile ich tam jeszcze zostało? 3. Dobrze. No to w sumie... dobra, starczy tej jazdy, wracam do stadniny. Może ktoś będzie. Marzena sobie skacze góra-dół. O, pędź, kuniu. O, są goście. Koniec, siądź. Witaj! Siemasz. No, cześć! To trochę kaski wpadnie. Jeszcze zaraz trzeba będzie pomasować konie. Cześć! No, siemasz. A co, idziesz już sobie? Ej, idź sobie. Nie, to nie. Dobra, Klemensik sobie zaraz wróci do stajenki. A ja zaraz zobaczę, czy będę miał dość gotówki na to, by... no, wchodź, kupić kolejnego konia. Znaczy, może nie tyle co gotówki, co po prostu punktów. Bo za punkty spróbuję jakieś kupić, żeby to trochę taniej było, żeby aż tak się nie wydatkowywać. W sumie może będę musiał jakieś konie na wybieg zabrać potem, to będzie mniej z nimi roboty. Potem trochę oszczędności na granulacie i te sprawy, sami wiecie.
Okej, kopyta czyste. Jest, powiedzmy, że ujdzie, tu jest gorzej. Stąd jest najgorzej na razie, więc trzeba cię wyszczotkować, moja droga. Okej, jakoś to to idzie. Okej, tutaj od tylca. Okej. Podkowy. Nie jest tak tragicznie. Okej. Ojeju. No, gdzie to się rusza? Tutaj, okej. I teraz zamiatanko tego kurzu. Okej, kopyta czysta. Tutaj jak to... Nie ma potrzeby, okej. To ja pędzę... Słuchać konie, tylko zobaczyć, może jakiś gość? Nie ma. No to co? Masowanko konie. Pieniędzy. Na czas i to jeszcze cały koń. Okej, kontynuuj. Będzie w dół. Troszeczkę. Oho. No, to było nieźle. O, w górę chcesz. Okej, to fajnie, fajnie, fajnie. O, tutaj, to grzeczny konik. Jak ja na razie trafiam w te miejsca? Tutaj. Okej. Na szyi. Czy gdzie tam? Tutaj, tak, koniku? Dobra, jest, kontynuuj. Masaż. 163. To też pewnie cały koń będzie. No, a jakże. Też wolę to na czas, bo się chociaż zawsze wyrabiam. A więcej kasy. O, tutaj, uhu, co za miejsce. Okej, tutaj, lecimy, tutaj, no. Wyżej chcesz, tu na pewno, ohohohoho. Tutaj, no, lecimy. Okej. Tu pogrzywie cię pomasujemy, bo grzywa cię na pewno bardzo boli. A jakże. Proszę, jeszcze niżej chcesz, tak? O, proszę, proszę. Tu, po kopycie, czy gdzie tam. Okej, już 5:24? Nieźle. To może wprowadzę jakieś konie na wybieg, jakby się dało. I może spróbuję jakiegoś jeszcze wymasować. Już czuję, że nie dojdę. Zrezerwuję miejsce dla gości. Nie będę się teraz w to bawił już. A chodź ty, ciebie wezmę. Na wybiegu mam nadzieję, że ci dobrze będzie. Albo cię spróbuję po prostu wymasować i tyle. Ha. O, ty kurde, Klemensa ukradłaś, kurde, jak mogłaś. Klemens za 15 minut spać musi, a nie jakieś jazdy urządzać, kurde. No, na styk zdążę z tym. A, nie jest źle. Widzę, trzeba raz na jakiś czas te konie własne też masować, żeby... aby przypadkiem tej podkowy nie ubyło złotej. Okej, kontynuuj. Koniec dnia 3327. No, to nie jest źle. Jeszcze trochę kaski. No, może nawet jeden pełny dzień się uda zrobić. Taki pełen dochodów, to... No, może się już uda kupić niedługo ten domek dla gości. No nic.
Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!